Siemaneczko, ludziska, z tej strony Darkos i zapraszam was na odcinek z serii Dead Island Riptide. Oczywiście nie gram sam, bo jest ze mną mój Funfel CSD. Siema. Na razie przechodzę prolog, w związku z tym, że dopiero zacząłem. Okej, jakimś cudem znalazłem już rurkę i zaciski. Dość fajnie wyznaczają tutaj te. What the fuck? Czyli co, ja muszę przejść prolog, żeby do ciebie dołączyć? Tak, ja też muszę przejść, wiesz? What the fuck? Jakaś krew, okej, okay, no dobra. Już! No jak ładnie, stylowo, krewka. No. Nie mogę tego zakręcić? Czy co, mam pójść i się poparzyć? Nie, dobra, już przestało, dobra. Też jesteś przy rurkach? Tak. Patrzę, aby skoczyć. To jest taki trochę... No, że tak powiem... jakby to powiedzieć... Dla tych, którzy nie grali, po prostu taki trening, nie? Zrób to, zrób tamto, podskocz, kucnij. Mam znaleźć w tym rejonie broń, no ale kurde. Jest na drzwiach. Gdzie na drzwiach? No na drzwiach! Aha! No myślałem, że... Okej, dobra, nie zauważyłem. Ale łom fajnie wygląda, no. Dobra, latareczka. Jeszcze się pamięta sterowanie z pierwszego. Pierwszej części. Praktycznie z tego co widzę, tu się nic nie zmieniło. Jedynie co się zmieniło, to to, że sobie zaimportowałem postać z jedynki. Co fajnie, że się da, no bo wiesz, nie tracisz skillów, nie? No. Bo mnie o to chodzi. Fajne jest co innego. Troszeczkę się poprawiła, jakbyś nie zauważył grafika. No oczywiście, że się poprawiła grafika. Dość ładnie to wygląda, nawet na maksymalnych mogę sobie grać, no ale to gra już jest trochę wiekowa. Z 2013 niby, nie? Jednakże ten klasyk mordobicia zombie jest super, nie? Jedynie co tu widzę, to pusty statek. Ślady krwi. What the fuck? Okej, wow! Okej, coś mi wybuchło przed ryjem, wywalając mnie do tyłu. No, coś powinniś. Dobra, drabinka. Znalazłem już na początek dużą apteczkę, super. Jest, zatrzymaj. Aha, to jest pożar, tak? Dobra, już myślałem, że to jest statek. A co ja będę złaził po drabinie, co się będę powiem? O, super, na dzień dobry chyba duży. Okej. Forma, zarażeni. O, ty, nawet pokazuje, żeby wcisnąć H do uleczenia się. No, trochę... Wow! Zostały mi skille, mogę skakać na bańki. Hopla. Super. Hop. Hopla. Super sprawa. Aha, przytrzymaj, dobra. Pyk. Kola. Leżeć. Opla. Kurde, zgniata je jak arbuzy. Dobra, trepa. Opla.
postęp wyznaczenia. Aha, problem z głowy. Muszę zgnieść 20 łebków. Mam liwy nóż. Dobra, może mi się przydać. Z tego co widzę, automaty zostały zmienione od tego. Od picia. Dobra, nic tu więcej nie ma. Chociaż... A! Palić to. What the? Aha, dobra, myślałem, że duży. Ale ślady krwi, powiem ci szczerze, na perfekcyjnie. Znowu, znowu mnie odpaliło. Opla. Jest sporo tu tasaków znajduję, powiem szczerze. Czy ja tu znajdę jakiś fakt? Wcześniej. Nie! Fuck! O, statek to nie. Pierdzielam, że nawet się z nimi nie bije. Oho, zostałem zabity. O cholera. Niedobrze, czyli trzeba ich po prostu złoić, nie da się uciec od tak. Kurde, poszli mi stąd. O! Czy nie da się po nich przejść? Dobra, uciekam. Zamknij drzwi. Fuck! Aha, zamknąłem drzwi. Teraz bym z sobą... Dobra, tasak, 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 tasak. No shit! Dawaj. Ja tu kompletnie nic nie widzę, ale dobra. Jest! Apteczka! Fucker shit. Tak owocowy. Okej, z tego co widziałem, już coś mi biło od spodu. Amunicja do strzelby, kurde, pistolet! No na dzień dobry, takie starty. Wow, strzelba nawet. Dobra. O fuck, znowu coś dupło. Na Q jest przyłożenie z tego, z broni. Znaczy jak masz broń palną, nie? Ty, to jakiś statek... Wow! Poważny statek. Z tego co tu widzę... Naszprycowany tym. Gdzie on? Patrz, mogę skoczyć mu na łeb. Dobra, walić. O, kurde, nie widzę gościa. O! Odzyskuj życie i dostań w plecy. Dobra, mogę iść dalej. Znaczy, tego muszę poklasnąć, tutaj będzie bieg. Dobra, na początku oczywiście jak noob. Totalny noob. Nie, wciąż jednak jak wyprowadzasz kontrę, dalej mogę cię uderzyć.
Ciekawe, że ten też zaatakował. Nie, no, jednak broń cięta to broń cięta. Ręce i nogi co? Opadają. This is around. Serpa! Stop! What about them? They're your problem now. You can't just leave them here. They're civilians. If I were you, I'd worry about your own survival, Colonel. Serpa! Okej. Boomer. Dobra, czemu mi nie dali strzelać? Kurde, jakie wściekłe bestie. O, szli. Adziam. Gdzie już jesteś? Na pokład, co dopiero weszłem. Dostępne wyzwania dajesz. Kurde. Znalezione, niekradzione. Młotek. To jest statek wojskowy. No mówię wojskowy, bo jest naszprycowany tymi działami. No. Nie no, nie powiem, kurde. Ładnie to wszystko wygląda. A, to już... No jak to się robi? Czekaj chwilę. Wywal to. Ej. Ktoś mi powie... Aha, bo tu mam dusz, tak. Kurde, dobra. Już ogarnąłem na wstępie eku. Ma się to tworzyć? Nie. Kurde, ale widzę, że... The Island dalej ma ten sam problem na siódemce, czyli dopóki... nie zrobisz minimalizacji, czyli nie zminimalizujesz i z powrotem nie włączysz, tak będziesz miał przycinki i ograniczenie FPS-owe. Miałem w tym ćwiczeniu. Dobra, ale ktoś mówi, spróbuję jakoś coś z tym zrobić. The
Wracę do drabiny. Aha, okej, dobra, bo nie przeczytałem, kurde, co goś mówi. Okręt wojskowy, ale z tego... O nie, dobra, ma wyrzutnie. Nie wiem, czy to są flary, czy co. Ale są. Tak. Nie no, super się skacze na te głowy. Czemu fioletowy gościu tu jest? Jest nowe odznaczenie przeciwnika, fioletowe. What the f... silny. Oszalały kapitan. What? Dobra, najpierw sprawdzę tego. Bam! Headshot! Leżysz! Hanbo! No, otwieram ci te cholerne drzwi. Chociaż powiem ci, że... olej jebu, że z tego co zauważyłem, jest następna postać do wyboru. Masz standardową czwórkę z jedynki, to nie, cztery postacie z jedynki. I jeszcze jedną, która walczy broniami, jak to tam pisało, ręcznymi czy coś takiego, czyli ma takie noże jak Wolverine, nie? Takimi broniami się posługuje. No i dobra, ja mam rozdział pierwszy. Hey, wake up! You all right? What happened? The ship. Get up. The ship's dead in the water. Can you walk? I guess so. Where am I? Hal and I. But it's really not safe here on the beach. There's an infection. Some sort of plague. Oh, God. Not again. The whole island's gone to hell. So, it's spreading. We'll talk later. Right now you need to move. Head for the Paradise Survival Camp. Look for the big treehouse. You'll find other survivors there. Take this. In the meantime, I'll see if anyone else washed up on the beach. Moment, czyli wszystko co zbierałem? Poszło papa. Sup. Lipa. Ale masz go ścigały. You need to get patched up. Misja dziś w górę. Dobra, czyli w tą stronę. Wiosło. Nie no, spotykam pierwszą legendarną broń z Dead Island jedynki. Wiosło. Nie da się tego rozwalić, ale jest jakieś tam wejście. Dobra, ciekawe czy da się wspinać. Nie, nie da się wciąż wspinać. Czyli jakoś tu trzeba zeskakiwać. Dobra, to no, spokój. Bo będzie to bez sensu. Czekaj, czy da się już dojść do gry? Nie, jeszcze nie zeszłem ze statku. Podczas gry w trybie współpracy... Dobra, okej. To wiem, że ty ze statku dopiero zszedłeś online. Czy ja mogę wziąć tryb współpracy internet? Aha, bo to dopiero ten. Dobra, to sobie jakieś tam pobiegam, zrobię pierwszego questa nawet nie będę mógł zrobić w takim razie. Muszę iść tam. No to dobra, no to jeżeli ciebie nie ma... To ja sobie ogarnę okolice. Zębatka. Let's take a look. Ja nie jestem odpałek. Jak to mołotowo? My name is Angela Guerra. My husband Paul and I are Peace Corps volunteers. We've been in
No shit, z tyłu były drzwi? Aha, dobra, zamknięto. Już myślałem, że coś przegapiłem. Poszukiwacz skarbu. Sporo to jest tych osiągnięć nowych. Dwa trup. I wonder will anyone alive ever see him again. He's dizzy, he's feverish. I'm really starting to worry. Ooh, ale ty... Are you alright? Ops, normalnie obżarte ciała wyglądają lepiej niż widzę. Co to żyje? Myślałem, że żyje, bo coś mi tu stękało. O, come on. Op, nie da się. Właśnie, muszę sprawdzić, czy w końcu nasza postać umie pływać. Czy wciąż się topi. Rozumiem, że nasza postać wciąż się topi. I nie dojdę do drugiego brzegu, bo się nawet nie zbliżam. I $500 poszło z kieszeni. The best! Najgłupsza próba, jaką w ogóle robiłem, ale okej. Deska z gwoździami. Dobra, tak w takim razie, jeżeli CD jeszcze tego nie zrobią, to ja muszę zrobić jeden trik, także ludziska tylko chcę to zminimalizować i wrócić. Będziecie mieli lekko przycinkę na nagraniu. Już, ogarnęło się. Dobra, myszka działa normalnie. Bieg jest w porządku. Spoko. Jest to standardowa setka FPS-ów. O to mi właśnie chodziło. Co to? Rurka harmonijka. Okej, okay, a tu? Zacisk. Ty, ale... Kurde. To można teraz elementy znaleźć normalnie leżące na ziemi, nie? Mają swój model 3D. Dość... Super, szczegóły też są ekstra. Zlazłeś z tego statku? No, tak się rozbiła, taki był nowy, nowoczesny. Spokojnie, to się wyklepie. Chociaż z tego co widzę, jak on rypnął w te skały, to się nie wyklepie. Dobra. Pora z niego... części wydropiło. Ona szła do mnie, czy co? Musisz dojść do siebie, no kurde. A dokąd doszedłem, przepraszam bardzo. Ryśka z klanu. No, to miał hajs. Dobra, wylądowałeś? Bo ja tu czekam, no wiesz, już tu pozbierałem. Exploring. I czekam na siebie. Momencik, kurde mać. Nie wiem czemu naciskałem spację i nie mogłem ten... Przerzucić. Nie no spoko, jeżeli masz filmik, no to mów, nie? No, ja mam czas. Dobra, jestem na plaży. To który dołącza? No nie wiem. Dobra, zaraz zobaczę, czy cię wynajdę.
Ale ja nie mogę cię znaleźć. Jeszcze raz. Poszukiwanie, dopisywanie, rozgrywka. Nie ma. Poczekaj. Zaproś do gry. Połączenie sesji gry jest momencie niedostępne. Spróbuj ponownie później. A ty spróbuj mi. O, proszę, ja cię bardzo. To jest dwa razy W i ona biega? Hey, is anyone there? Tak. Dołączyłeś? O. Wow! Jesteś złoty znacznik. Fuck! Moment. Opcje. Tak, czat głosowy wyłącz. Potwierdź. Ale w tej grze. No w tej grze słyszałem cię podwójnie, rozumiesz? Na tym spiku i na tym. Masz, jesteś u mnie na złoto, wiesz? U mnie na niebiesko jesteś. No ja jestem niebieski, a ty jesteś u mnie na złoto, nie? Cię, jestem złoty chłopie. Ciekawe, czy ktoś jeszcze przeżył, ty no. W sumie możemy opcykać te trupy. No ale ja sprawdzam jedynym ważnym elementem, butem. Ty włącz nagrywanie. Czy nagrywasz? Nagrywam odkąd wszedłem na statek, nie? Tylko tak jak mówię, no musiałem po prostu zrobić reset ekranu, bo naprawdę no, miałem przycinki. Żyję! O ty, hopla! Dobra, już nie żyję, żartowałem. Przeszedłem się obok niego, a ja butem go sprawdziłem. Widzisz? To jest wykrywacz trupów. Co to jest w ogóle? Ty siostry, Darkos. Co, what? O co chodzi? Co to jest ten... ten krzyżyk tutaj? No, nie mam pojęcia, słuchaj. Nowy jestem, tak? Na tym, nie wiem, da się wspiąć coś tego? Coś tu jest, ale nie wiem, czy to chodzi o to, że... po mapie będzie trzeba móc szukać jakichś, nie wiem, skarbów? Algoż? I no wiem, chociaż tu jest wejście na górę, powiem ci szczerze. Jeszcze wyżej. Nie. Nie da się wejść na górę, dobra. Zrobiono mnie w balona. I zobacz, bawię się w Tarzana. Czekaj. Ale leziesz, chowo. Wiesz jak to wyglądało? Jakbyś szorował jajami po lianie. No to tak samo. O, ale ja może koleś siłówką. No to wytarłeś się. Buty mi wchodzą w ten... Dobra, wiem co wytarłem. Sprawdziłeś, czy żyje? Aaa, miał pieniążki. A, widzisz. Telefon miał, ty. Mamy dać w ogóle. No Paradise, czyli do raju. Tego to kumam z angielskiego. Nie, stamtąd to przyszedłem, wiesz? Tam już byłem. Wróć. No moment, tutaj były skrzynki. Znalazłem drugi trochę kasy. Aha. Ty, zobacz. Uwielbiam to. No, dosłownie. Uwielbiam, jak leżą na takich miejscach, można ich kopnąć i lecą w siną dach. A kto nie lubi kopnąć w zad? No, dobra, sobie tak polityka na mosty, kurde, kopnąć go w dupę. Po wyłom. No się zawsze sprzeda, będzie kaska, będą pieniążki. Zadanie uaktualnione, rozbitek, wejdź do obozu. Nie wiem, jak kolesiówka miała, mówiła, to nie mówiła mi, że Paradise, tylko jakoś inaczej. What the fuck, nie mogę.